Cześć, witajcie. Zaczynamy kolejny sezon odnośnie konfrontacji odmian w sadzie. Bardzo Wam dziękuję, ci co głosowali w ankiecie na kanale na YouTubie, że chcą dalej filmy odnośnie odmian. Także zgodnie z tą obietnicą, dalej w tym roku będzie się pojawiał cały cykl odnośnie odmian, głównie odmian jabłoni. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać co nowego i kilka takich uwag odnośnie odmian, które były już posadzone kilka lat wcześniej. Słuchajcie, zaczynamy od nowości. Pewno już widzieliście na social mediach, jak wstawiałem, że wyrywałem tutaj kilka odmian z tej kolekcji i posadzone są już nowe. Te odmiany generalnie jeszcze nie mają swoich finalnych nazw. Jedno co Wam mogę powiedzieć, to są krzyżówki bądź sporty. I tak na przykład będziemy sobie oceniali, oczywiście pewno w przyszłym roku, w tym roku to jeszcze z tych drzewek to raczej jabłek nie będzie, ale będziemy sobie oceniali takie krzyżówki jak Honey Crisp razy siewka pinowy. Będziemy sobie oceniali krzyżówkę Honey Crispa z Brebernem. Będziemy sobie oceniali krzyżówkę Ligola z Elstarem. Te odmiany, które za chwilę będą miały nazwę, które będziecie sobie mogli charakteryzować, będziecie sobie mogli sadzić u siebie w sadzie. To są drzewka, które zostały posadzone w tym roku, wiosną 2021 roku. Wcześniej te odmiany znałem, to znaczy jabłka tych odmian jadłem, wiem czym się charakteryzują. Jedno co Wam mogę powiedzieć, to są odmiany plenne, bardzo twarde i o późnym terminie zbioru. Te cztery generalnie, które tutaj rosną, czerwone, o wysokiej jędrności, dużej plenności, no i co najważniejsze, są to krzyżówki, a nie sporty, a nie mutacje. Jeszcze jedna ciekawa pewno dla Was informacja. Konfrontacja odmian w sadzie i te odmiany, które porównujemy. Cały cykl tych testów będzie nam się powiększał. To znaczy, nie tylko są posadzone tutaj na rejonie Wielkopolski, ale w trzech lokalizacjach, czyli w centralnej Polsce, na Wielkopolsce i w okolicach Nowego Sącza. Wszystkie odmiany nowe zostały posadzone i będziemy sobie testować, plus kilka takich sadów, jak już pewno widzieliście. Przykład niech będzie sad u Kamila, gdzie mamy do porównania wszystkie sporty Galic. Tak? Większość odmian w kolekcji generalnie tutaj jest już po kwitnieniu, w zależności od odmiany. Kwitnienie dobre, większych uszkodzeń mrozowych czy przymrozkowych tutaj nie zanotowaliśmy, dlatego nie będę Wam charakteryzował czegoś, co pewno widzicie też u siebie w sadzie. Choć jest jedna odmiana, o której dzisiaj chcę wspomnieć, to jest Gala Dark Baron. Nie wiem, czy pamiętacie Galę Dark Baron, jak w poprzednim roku zbieraliśmy. Bardzo ładne jabłko, ciemne jabłko, grube jabłko, ale te drzewka przez tegoroczną zimę zachowały się specyficznie. Ale to może chodźcie, pokażę Wam zaraz Galę Dark Baron. Ok, jesteśmy w kwaterze z odmianą Gala Dark Baron. Tutaj rosną drzewka posadzone jednoroczne, dwuletnie i czteroletnie. Gala Dark Baron ze wszystkich gal, które mamy tutaj w sadzie, najbardziej ucierpiała tej zimy. Są to uszkodzenia głównie pomrozowe, nie przymrozkowe, tylko pomrozowe. Całe jednoroczne przyrosty, cała część wierzchołkowa pędu przemarzła. I też bardzo ważna informacja. Gala, która była posadzona 2 lata temu, nie te drzewka czteroletnie, tylko dwuletnie, ucierpiały najbardziej. Zobaczcie, tak wyglądają te drzewka, czyli jest wycięte wszystko to, co przemarzło. Całe te wszystkie tutaj, wszystkie przyrosty do miejsca zdrowego, do miejsca z tkanką zieloną,
zostały powycinane, no i te drzewka wyglądają masakrycznie. Do tego, zresztą widać chyba po pędach, tak? Do tego choroby kory i drewna, plus przemarznięcia. I tak niestety wygląda gala Dark Baron z drzewek dwuletnich. Drzewka posadzone wiosną, zobaczcie, całkiem ładnie to wygląda. Tutaj się nic nie dzieje. Tak. I teraz nie wiem, czy widzicie, tam dalej są drzewka czteroletnie. I tutaj generalnie też żadnych większych strat nie ma. Bardzo ładnie kwitnie. Nie wiem, czy pod słońce to widać. Także starsze drzewa gali Dark Baron sobie spokojnie dały radę, a te młode, no niestety tutaj był z nimi potężny problem tej zimy. Jeszcze raz mówię, to nie są uszkodzenia przymrozkowe, tylko mrozowe. Starsze drzewa na starszym drewnie gala Dark Baron sobie świetnie dała radę. Młode drzewka, no to wiadomo, że one zimę spędziły w chłodni, dopiero zostały wysadzone teraz. Też nie mam większych uszkodzeń, sadzone były wiosną. Też nie ma większych uszkodzeń, ale te jednoroczne drzewka, gdzie miały pierwszy w tamtym roku, 2020 rok, pierwsze przyrosty, no to fatalnie. To fatalnie, bo to prawie generalnie drzewko od początku. Tak? W tej kwaterze, tak jak wiecie, obok rośnie Zuzigala, Zuzigala Select, Gala Mast, inne sporty gali. Też drzewka w różnym wieku, na podkładce M9 i M26. Takiego czegoś nie zaobserwowaliśmy. Także podsumowując, Gala Dark Baron jest najbardziej wrażliwa na zimowe mrozy. Kolejna sprawa to odmiana Muna. Też była wielka obawa. Sam się generalnie zastanawiałem, jak ta odmiana zareaguje. Pamiętacie film z poprzedniego roku, z poprzednich zbiorów? Tu było około 50 ton tej muny zbierane w drugim roku po posadzeniu. I zobaczcie, jak w tym roku ta muna kwitnie. Jak wyglądają drzewka muny w trzecim roku. Na pewno nie można powiedzieć, że to jest kwitnienie, tak? Ale wiemy, jakie były plony. Baliśmy się, że wpadnie w przemienność, że nie będzie pąków kwiatowych, że nie będzie kwitła. A tak wyglądają drzewka muny po dość bardzo wysokim plonowaniu w roku poprzednim. I kolejna z odmian, którą też bardzo obficie owocowała w roku poprzednim, Zuzigala Select. Zobaczcie, jak wygląda kwitnienie Zuzigali Select. To jest trzeci rok. Też bardzo, bardzo dużo, bardzo obficie i dużo plonowała. A tutaj macie drzewka. Też wam powiem, wyrwana została odmiana Victoret, tak? Sport Red Deliciousa. Drzewka wyrwane. I tutaj mamy trzy odmiany, które będziemy testowali. Bardzo ładnie też przez ostatnie dni ruszyły. Pąki kwiatowe już widać. Tutaj generalnie są wczesne odmiany. Tutaj te 2 razy po 10 drzewek to są wczesne odmiany, które będziemy sobie testować, które będziemy zbierać. Co znaczy wczesna odmiana? Do zbioru w okolicach 15 sierpnia, tak? Czyli w okolicach Early Genewy. Też jeszcze nazw handlowych te odmiany nie mają. My już sobie będziemy je testować. Jeżeli nazwy się pojawią, to też wam damy znać, też poinformujemy. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Victoret Select na P14. Tak jak wspomniałem, wyrwaliśmy Victoreda standardowego. Od szkółki pana Szymona i Andrzeja Nowakowskich dostaliśmy drzewka Victoreda Selecta.
żeby sobie porównać, żeby sobie sprawdzić. Jeżeli Victored nie, to Victored Select, o wiele bardziej plenny i o wiele bardziej jabłko wyrównane. Oczywiście jeszcze nie w tym roku, ale będziemy sobie porównywać sobie te odmiany. Także to, słuchajcie, tyle tytułem wstępu, co będzie w tym roku. Czyli podsumowując, 7 będzie nowych odmian, 3 lokalizacje, w których będziemy te odmiany wszystkie, i nowe, i stare, będziemy sobie porównywać. Jeszcze jedna taka uwaga. Nowe odmiany zostały też posadzone w lokalizacji w sadzie ekologicznym. Czyli zarówno tutaj w sadzie konwencjonalnym, jak i w sadzie ekologicznym będziemy sobie wzrost i plenność tych odmian sobie porównywać. Dalej będziemy sobie testować gale, które rosną, czyli te nasze tutaj 6 sportów gali plus 8 sportów gali u Kamila. Również wrócimy do Goldenów, czyli Golden Italia, Golden Dream, Golden Delicious Rangers, i zobaczymy, jak to wszystko będzie się zachowywać, jak będzie to wszystko planować. Także dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.